zacząć budować model, najpierw trzeba się udać ogólnie do miejsca, w którym się znajduje. Trzeba cały wymierzyć, sfotografować, wykonać kilkadziesiąt zdjęć wszystkich elementów, detali, drzwi, okna, parapety, różne gzymsy, jakie tam są. Zeskalować później wszystko, jest w kolejkowie do skali 1 do 25. No i zacząć budować, dobrać materiał. Ja na przykład model Solpolu został wykonany z PCV. Ostatnim etapem budowy modelu Solpolu było umieszczenie wszystkich scenek w wieży, w wejściu, w witrynach. Kończenie zostały wszystkie dodatkowe zewnętrzne elementy, jak chorągiewki, jak różne oświetlenie przede wszystkim. Po pomalowaniu wszystkich elementów, po składowaniu wszystkich okien, wszystkich ścian, model został ustawiony na makiecie i podłączony do instalacji, oświetlony. Jak najbardziej, codzienne życie nam dostarcza masę różnych pomysłów do tworzenia figurek na makiecie. Obserwując życie codzienne, zbieramy informacje, oglądamy, jak to powstaje i potem przenosimy to wszystko na makietę. Chodząc zawsze do pracy, zawsze się obserwuje różne sceny na ulicy, można się zainspirować wszystkimi rzeczami, które są wkoło i ludźmi, których się widzi. Nasi goście bardzo często nam podrzucają różnego rodzaju pomysły, jak to ma powstawać. Tak, jeżeli ktoś naprawdę ma jakiś kreatywny, fajny pomysł, jest coś ciekawego, to można to wykorzystać i się robi, i się ustawia to na pamięć. Bardzo popularnymi figurkami we Wrocławiu są figurki pana Prokopa i Hołowni, którzy odwiedzili kiedyś kolejkowo. Na jednych z makiet nawet mamy jednego z naszych gości, który zaproponował, że samego z siebie chciałby mieć na makiecie i podesłał nam zdjęcia i myśmy, pracując nad tymi figurkami, je tam umieścili. Mamy również dwóch popularnych panów złomiarzy, będących na makiecie w Gliwicach, Edka i jego przyjaciela. Ich figurki tam właśnie widnieją. Figurki są odlewane z żywicy epoksydowej. Jest to materiał, dzięki któremu możemy zrobić dowolny wygląd danej figurki, wykonać jej oczy, twarz, nawet zęby, czy chociażby kształt ułożenia dłoni. Są osobno korpusy, osobno ręce, osobno nogi w różnych zdjęciach, w różnych konfiguracji i się po prostu później skleja do zapotrzebowania, jaka tam scenka, czy to musi być osoba siedząca, czy stojąca, czy biegnąca. Więc to jest jednak dość kosztowny w czas projekt. To jest około 6 godzin, żeby wykonać taką figurkę. Nad takimi figurkami spędzamy masę czasu. Przykładowe figurki, które pojawia się na najbliższej części, są to hulajnogi, teraz bardzo popularne, wypożyczalnie w dużych miastach, więc nie mogło tego zabrać na naszej wystawie. Jeżeli się lubi tą pracę, to się tak w sumie nie zastanawia się człowiek nad tym, ile trzeba mieć cierpliwości. Po prostu to przychodzi samo z siebie. Cierpliwość jest niezbędna przy tworzeniu naszych makiet. Wykonywanie pewnych elementów wymaga jej bardzo dużo, więc my musimy i mamy tą przyjemność tworzenia. Największą przyjemność sprawia nam, kiedy ktoś to ogląda, a my robimy coś, co jeszcze się podoba. To już jest w ogóle dla nas ogromna frajda. Mamy, nie ukrywam, momentami większą frajdę jak dzieci przy tworzeniu tych makiet, aniżeli potem oglądaniu całości. Dodawane są luciki w środku, przyciemniane są szyby, postarzana jest karoseria, dodawane są światła, dodawane jest oświetlenie, sygnały dźwiękowe, skrętne koła, czyli dokładane różne rzeczy, żeby mogły jeździć w ogóle po makiecie. W kolejkowie mamy bardzo dużo ukrytych scenek w różnych zakamarkach, w parkach, w budynkach, w mieszkaniach. Chcemy, żeby każdy z naszych zwiedzających sam odkrył coś na wystawie. Stąd zaglądanie w każde zakamarki daje zupełnie inną przyjemność. Są też takie sceny, gdzie zachęcamy, żeby tu głównie już troszkę starsi zaglądali w pewne obiekty. Da się gdzieś kupić, ale nie na pewno nie w takim stanie, jakim jest w kolejkowie. Pojazdy w kolejkowie są w większości gotowe, natomiast są one wszystkie przerobione, czy mają, są zarejestrowane, mają pasażerów, mają nakładane na siebie zjawiska atmosferyczne, więc nie gwarantuję, że identyczny czerwony maluch, który jest na wystawie, będzie dostępny gdzieś na rynku. Dworzec Świebocki, ze względu na to, że jest dużo elementów rzeźbionych, dużo rzeźbień, dużo jest kolumn, dużo figur. Są to 2 miesiące pracy nad jednym tylko budynkiem. Najpierw wykonanie wszystkich zdjęć, potem pomiarów, potem to wszystko wyskalowanie, wykonanie i postawienie na makietę, elewacja, ściany tego budynku. To jest masa czasu.